telewizja w Polsce, P.L. Edyta Hołdyńska zapraszam państwa na przegląd prasy. Ja już jestem zaczytana już w trakcie tego przeglądu, ale zapraszam od początku. Środa, siódmy dzień listopada, więc jeżeli środa, to mamy nowe wydania tygodników, między innymi tygodnik polityka, który dzisiaj z taką okładką prezentuje państwu o dwóch takich, co ukradli święto. Mowa oczywiście o święcie niepodległości, o stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada. Choć tutaj no Polityka nieładnie spętała naszego orła białego, sugerując, że ktoś próbuje orła białego gdzieś wynieść, wykraść i w ten sposób pokazuje się, tak naprawdę sama się pokazuje właśnie na, na setną rocznicę odzyskania niepodległości. Pisze o niepodległości bez jedności. I w taki Połamany, przyrzęd biały, ten nasz biedny, piękny orzeł biały, tutaj występuje. Kultywowanie rocznic odzyskania niepodległości, zamiast skłaniać do historycznego realizmu i odpowiedzialności, jak pisze, tygodnik, staje się rytuałem w dodatku skradzionym przez prawicowych radykałów. W ten sposób, pisze Rafał Kalukin, w tym tygodniu. Mowa tutaj o Marszu Niepodległości, który przecież zawsze należał do e, organizacji narodowych, do Ruchu Narodowego, który do Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, ale który składał się e, także z członków Ruchu Narodowego, składa się nadal. E, miało być hucznie, wzniośle z przytupem, pisze tygodnik. Na stulecie niepodległości rządzący ostrzyli sobie zęby od dawna. W końcu dostali w prezencie od losu niecodzienną okazję poprowadzenia narodów w wielkim patriotycznym koronawirusie. Wodzie. Czy tak od losów w prezencie, to też bym się nie zgodziła. Scenariusz obchodów jednak nie porywa. Nawet nie spróbowano wyjść poza sztampy Patriotycznej Akademii. Nie ma tu nic, co by podkreślało wyjątkowość tej rocznicy. Jedynie jeszcze więcej tego samego co zwykle. Akcja wspólnego śpiewania hymnu jest to przecież piękna. Um, um, uroczystość, ale tutaj Tygodnik Polityka pisze, że um, jest to reklamowane jako akt konsolidacji wspólnoty odziejowej niemal doniosłości, a dominuje bezpieczny kult bohaterów, swojski kicz marszałkowskich wąsów i um, y, maciejówek oraz wystylizowanej na tysiąc sposobów pierwszej brygady. Oczywiście będą niezliczone msze, uroczyste apele, ordery, Także dla zmarłych patriotyczne pikniki, festyny i jakby od przedwojna nic się nie zmieniło. Taki sam przerost formy nad treścią, i emocji nad yy, myśleniem. Bardzo mocno się nie zgadzam z tym co pisze polityka. Mocno tak yy, bijąc tak naprawdę we własny kraj, w to jak będzie wyglądało to święto, choć powinno być i tak się bardzo często narzeka, że będzie to święto, które powinno łączyć Polaków, a podzieli no właśnie właśnie przez takie teksty będzie to dzieliło i właśnie przez takie fotografie i takie okładki tak to będzie wyglądało drodzy państwo przenosimy się zatem do prasy codziennej i mamy dzisiaj wyjątkowy Kurier Społeczny, ilustrowany w dodatku od Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Elżbieta Rafalska podpisana jest tutaj jako redaktor naczelna ilustrowanego Kuriera Społecznego, rozdawanego dzisiaj bezpłatnie na ulicach Warszawy. Dotarł ten kurier także do naszej redakcji. Ilustrowany Kurier Społeczny to takie okolicznościowe pismo, w którym mamy przedstawioną historię stulecia polityki społecznej w Polsce, jak pisze redaktor naczelna, czyli Elżbieta Rafalska, pani minister, rodziny pracy i polityki społecznej. W tej gazecie przedstawiona jest stuletnia historia polskiej polityki społecznej, w zasadzie jej wycinek. W tym roku obchodzimy bowiem nie tylko chociaż oczywiście przede wszystkim setną rocznicę odzyskania niepodległości, ale również stulecie polityki społecznej w Polsce, no i w środku, w tym kurierze ilustrowanym kurierze społecznym znajdują się m.in. najważniejsze wydarzenia z historii polskiej polityki społecznej, także wyjątkowe fotografie z tego okresu. Gorąco zachęca do lektury minister Ryszbieta Rafalska w swoim słowie wstępnym. I rzeczywiście jest to stylizowane na taki właśnie kurier sprzed lat, drodzy państwo. Piękne fotografie. Konstytucja RP z 17 marca 1921 roku. Tu jest i ten wycinek Mówiący właśnie o polityce społecznej, wycinek z tej konstytucji. Dzieci bez dostatecznej opieki rodzicielskiej, zaniedbane pod względem wychowawczym, mają prawo do opieki i pomocy państwa w zakresie oznaczonym ustawą. To jest ten element mówiący o tej polityce społecznej, ale także obywatele mają obowiązek wychowania swoich dzieci na prawych obywateli ojczyzny i zapewnienia im co najmniej początkowego wykształcenia. Rzeczpospolita Polska zapewnia na swoim obszarze zupełną ochronę życia, wolności, i imienia, przede wszystkim bez różnicy pochodzenia narodowości, języka, rasy lub religii. To już w 21 roku było zapisane w naszej Konstytucji. Praca jako główna podstawa bogactwa Rzeczypospolitej pozostawać ma pod szczególną ochroną państwa. Każdy obywatel ma prawo do opieki państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy, choroby, nieszczęścia, wypadku i niedołęstwa do ubezpieczenia społecznego. I dalej ten fragment już o dzieciach ubogich, pozostawionych też bez opieki. Piękne fotografie Fotografie w środku. Tak to wygląda. Polityka społeczna w Polsce dawniej. Ja bardzo lubię właśnie takie stare, historyczne numery gazet. To jest stylizowane właśnie na, choć wydane oczywiście dzisiaj, to stylizowane na taką starą klimatyczną bardzo gazetę. Przechodzimy do prasy codziennej. Czasu coraz mniej. Rzeczpospolita, Unia Europejska, butelki do wymiany. Większość państw chce wprowadzenia systemu kaucji na plastikowe Butelki Polska jest natomiast przeciw. To jedna z ważnych informacji. Wybory w Stanach Zjednoczonych, także pod lupą dziennika, rozstrzygające test dla Donalda Trumpa. Jak pisze Rzeczpospolita, ogromna wyborcza mobilizacja w USA. Jeżeli okaże się, że demokraci odbili we wtorek obie izby, Donald Trump będzie miał związane ręce. Jeśli nie, reelekcja prezydenta w 2020 roku stanie się bardzo prawdopodobna. Tak to wygląda. Coraz więcej winnic mamy też w Polsce. To ciekawostka jeszcze od Rzeczpospolitej z dziedziny rolnictwo. Przybywa a polskie wina, zdobywają coraz większą popularność, szturmują coraz wyższe półki cenowe. Tak to wygląda. Mamy jeszcze wyborczą, która pisze o Grosie nie do umorzenia. Prokurator, który nie widział podstaw do oskarżenia profesora Jana Grosa, dwukrotnie umarzał śledztwo, właśnie je stracił. Ma być też zdegradowany w prokuratorskiej hierarchii. Bardzo kontrowersyjna sprawa, do której będziemy wracali na antenie telewizji w Polsce.pl. Unia stawia na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, grzebie praworządność. To dziennik, gazeta prawna. Na koniec, drodzy Państwo, Krystyna Czubówna, która wyznaje, że była molestowana, legendarna, lektorka, przed laty była gwiazdą telewizyjnej panoramy, teraz znamy ją bardziej z tych przyrodniczych. Produkcji. Drodzy Państwo, i informacja zaskakująca z ostatniej chwili, taka, którą przekazujemy na bieżąco, na gorąco, być może poszerzymy ją, jeżeli będziemy mieli więcej informacji. Otóż wiceminister rodziny, pracy, polityki społecznej Bartosz Marczuk składa rezygnację ze swojego stanowiska. Więcej za chwilę po krótkiej przerwie, jak tylko się dowiemy.